Golden Dane. Islandia to kraj, który może się albo spodobać, albo nie. Co jest tutaj najbardziej wkurzające? Dla mnie do życia najbardziej wkurzające jest wiatr chyba i pogoda. Jest takie słynne islandzkie przysłowie, że jeżeli nie podoba ci się pogoda na Islandii, to musisz poczekać 5 minut i się na pewno zmieni. Z tym przysłowiem to nie do końca jest tak, bo oni kłamią, bo cały czas leje. Islandia jest surowym krajem do życia. To w ogóle nie było lata. Temperatury sięgają maksymalnie 20 stopni. Więc nie było upałów. Jest bardzo zimno. Lód jest. Islandczycy są bardzo muzykalnym krajem. To na pewno, ale niestety nie mam z kim tu pograć jeszcze. Nikogo tu nie znam. Jedyne co to na karaoke byłem. Na karaoke udało nam się pośpiewać coś. No, reakcja ludzi była bardzo miła. Już to sami zobaczycie. Która tu również doskwiera, jest na pewno tęsknota za ludźmi, za przyjaciółmi, za rodziną, za zagraniem i za zespołami. Jak się tu żyje? Na pewno spokojniej, zdecydowanie spokojniej, zdecydowanie wolniej, nikt tu się nie śpieszy. To jest super. Bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj przyjechać, ponieważ sam wyjazd turystyczny tutaj jest rzeczą bardzo drogą. Czy jest tu drogo? Tak. Ta-da. Czyli tak, podstawowe zakupy na bieżący tydzień wydaliśmy około 300 zł. Co do ich niższej kuchni, no nie do końca jest to smak Polaka. Dużo baraniny, dużo ryb, niekoniecznie dobrych, fermentowanych rekinów, takich tam. No, dietę mają bogatą na pewno w tłuszcz, gdyż ma być ciepło w zimie ma grzać. Za 40 zł można kupić dwa razy hot dog. Kultowy podobno, z lambą. Na każdym kroku można spotkać Polaków. Naprawdę. W supermarkecie, w urzędzie wiele rzeczy jest w języku polskim, angielskim i islandzkim. Więc życie tutaj nie jest jakoś trudne. Poza językiem, który jest... Super na pewno jest to, że wszyscy tutaj szanują naturę i naprawdę nie znajdziemy ani jednego papierka na ziemi. Wszyscy żyją w zgodzie z tą naturą i to jest tak jakby priorytet, żeby wspólnie o to dbać. Naprawdę są tereny nieskalane. No i jeździ tak człowiek. Jeździ sobie dookoła tej wyspy i se zwiedza różne miejsca. A uwaga, polscy piraci. Uwaga, na Islandii są strasznie drogie mandaty. Za prędkość przekroczymy o 2 nawet kilometry na godzinę mandat. Na przykład na takiej drodze masz ograniczenie do 60 km na godzinę. Czekaj, zwolnij, bo może za szybko jadę. A ile jedziemy? 15. Na Islandii jest tylko jedna droga główna. Droga numer 1 okalająca całą wyspę. I śmieszne jest to, że korek powstaje tylko w momencie, kiedy na drogę wyjdą owce. Kolejny plus. Powietrze. Czyste, krystaliczne. Można tu pięknie oddychać. A nawet Chińczycy nie noszą masek. Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadawane są nam jako ludziom przebywającym i pracującym tutaj przez turystów, jest: kiedy będzie zorza? Pojawia się znikąd i szybko znika. Tak jak turyści. Pieniądze. Bardzo cieszę się, że doszedłem do odcinków na żywo The Voice of Poland. I jak będziecie na mnie głosować, to was zaproszę do mojego prywatnego ciepłego źródła. Czynny cały rok. Mm-hmm.